Turniej gry planszowej Czas na Startup. Turniej gry planszowej Czas na Startup realizowany był w ramach akcji edukacyjnej Lekcja o Funduszach Europejskich Przedsiębiorczość 3, której organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Rozgrywki odbyły się w 5 miastach wojewódzkich Polski Wschodniej, a udział w nich wzięło blisko 1200 uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczniów było zdobycie jak największej liczby punktów w grze planszowej. Wiązało się to z koniecznością strategicznego planowania, umiejętnościami logicznego myślenia i szybkiego podejmowania decyzji oraz współpracy w zespole. Wszystko po to, aby założyć jak najlepszy startup. Pierwsze rozgrywki wojewódzkie odbyły się w Białymstoku, gdzie 12 listopada uczniowie z podlaskich szkół ponadpodstawowych walczyli o wejście do grona finalistów. Wśród zwycięzców znalazły się drużyny z 1. Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, Zespołu Szkół imienia Bolesława Podedwornego w Niedźkowie, 1. Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. 14 listopada o sukces w grze walczyli uczniowie z województwa lubelskiego. Tu również nie brakowało emocji. Podczas rozgrywki widać było dużą determinację, znakomite przygotowanie i wolę walki. Do finału przeszły 3 drużyny ze szkół. 1. Liceum Ogólnokształcące imienia Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, Zespół Szkół Technicznych imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach, Akademickie Liceum Ogólnokształcące Państwowej Szkoły Wyższej imienia papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W Kielcach najlepsze wyniki osiągnęły drużyny ze szkół. 1. Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju, 3. Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Starachowicach, 1. Liceum Ogólnokształcące imienia Komisji Edukacji Narodowej w Końskich. To uczniowie z tych placówek pojechali do Warszawy, by zawalczyć w finałowych rozgrywkach. Turniej w Rzeszowie cieszył się największym zainteresowaniem ze wszystkich regionów. Do udziału zgłosiła się rekordowa liczba drużyn. Zwycięzcami zostali uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy, 1. Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie, Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Ostatni na liście rozgrywek był Olsztyn, gdzie turniejowa ekipa zawitała 26 listopada. Uczniowie zjechali się z całego województwa, by zawalczyć o cenne nagrody. Do grona finalistów dołączyły ostatnie 3 drużyny ze szkół. 12. Liceum Ogólnokształcące imienia Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Jezioranach, 1. Liceum Ogólnokształcące imienia Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku. Podczas każdego z turniejów na etapie wojewódzkim uczniowie mieli możliwość spotkania z przedstawicielami startupów oraz instytucji, które promują korzystanie ze środków unijnych oraz zakładanie firm w ramach platform startowych dla nowych pomysłów. Gracze poznali pana Petrosa Psylosa, założyciela startupu Psylosoft spółka ZOO, pana Jakuba Lachowskiego ze startupu Plantalux spółka ZOO oraz panią Małgorzatę Święch z Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości. Zaproszeni goście na własnych przykładach udowadniali, jakie możliwości dają fundusze europejskie i jak przyczyniają się do zakładania oraz rozwoju firm. 6 grudnia 15 drużyn, które zwyciężyły w etapach wojewódzkich, spotkało się w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na wielkim finale. Walka była wyrównana, a poziom graczy bardzo wysoki. Rekord punktów z rozgrywek wojewódzkich, 409, pobiło aż 8 drużyn. Akcja edukacyjna Lekcja o Funduszach Europejskich Przedsiębiorczość 3 to świetny pomysł dla młodych ludzi. Uczy przede wszystkim zachowań przedsiębiorczych, kreatywności, pracy w zespole, a przede wszystkim informuje czy też pomaga uzyskać informacje o funduszach europejskich. Gra planszowa jest bardzo atrakcyjnym materiałem dydaktycznym, ponieważ jest profesjonalnie wykonana, kolorowa, ale przede wszystkim angażuje uczniów, którzy wcielają się w rolę młodych przedsiębiorców, którzy w grze, tak jak i w sytuacjach rynkowych, muszą odnaleźć się w dynamicznie zmieniających okolicznościach, podejmować rozważne decyzje. Udział w tym turnieju był zdecydowanie ciekawym doświadczeniem. Bardzo jestem zadowolony z tego, że kładzie się duży nacisk na to, na rozwój przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, na to, żeby wiedzieli, jak zakładać własne firmy, w jaki sposób fundusze europejskie mogą w tym pomóc.
I podoba mi się, że jest to przeprowadzane naprawdę w profesjonalny sposób, mimo tego, że w teorii jest to tylko turniej gry planszowej. Po dwóch rundach gry wyłonieni zostali laureaci finału turnieju gry planszowej Czas na Startup. Zwycięzcami zostali uczniowie z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Końskich. Nagrodę główną odebrali z rąk pani minister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak. Dzięki grze nauczyłem się podejmować szybkie decyzje i wybierać to najbardziej korzystne. Jak najbardziej poleciłbym udział w tej akcji innym szkołom. No, można wygrać ciekawe rzeczy i dużo się nauczyć. Nagrody. Finał turnieju gry planszowej Czas na Startup to wyjątkowe wydarzenie, bowiem wszyscy uczestnicy wygrali. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe o wartości 1250 zł, zaś pozostali finaliści o wartości 800 zł. Organizatorzy docenili również szkoły, z których pochodzą finałowe drużyny, przekazując im tablice interaktywne o wartości 3,5 tysiąca złotych. Nas bardzo pozytywnie zaskoczył odzew szkół. Mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń, bardzo dużo chętnych. Generalnie dostajemy również takie miłe informacje, że szkoły, nauczyciele bardzo są zadowoleni z przygotowanych materiałów. Nas cieszy to i też jakby zachęca do dalszej pracy. Tu też widzieliśmy przy rozgrywkach gry planszowej, było bardzo dużo uczestników, także to też jest super odzew. No i mamy nadzieję, że te nasze działania w jakiś sposób pomogą tej młodzieży rozwijać się i w przyszłości wejść na ten rynek biznesu, przedsiębiorczości.